Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Exodus Some Story. Moi mili, wrócimy się. Dlaczego? Ponieważ sprawdziłam pewną rzecz, której akurat ja byłam ciekawa, bo właśnie nie chciałam pominąć, a coś czułam, że mi się nie uda to. W sensie z pominięciem, żeby nie było. Czy ty dasz radę na łódź wyjść? Dokładnie, dasz radę. Idealnie. Gdzie bym się chciała udać? Już wam pokazuję. Nie pokazuję, bo nie mam możliwości wam tego pokazać. Ale ogólnie tam, gdzie już byliśmy, bym chciała się udać, co znaczy, że będzie mi potrzebna maska przeciwgazowa. Do pewnego miejsca, w którym już właśnie byliśmy. Tak więc niestety znowu do jasnej, ciasnej w tą mgłę wpływamy. I trzymamy się tej strony. Bo ja wzdłuż tej strony też płynęłam właśnie w kierunku przeciwnym. Zobaczymy, może później jeszcze popłyniemy w miejsce zgoła inne. No i dobra. Póki co właśnie jadmy. To jest chyba jakoś gdzieś tutaj? Nie, trochę dalej jeszcze, okej. Dobra, tutaj to będzie. Widzę flagę. To jest dobrym znakiem. Dobra. Okej. Tam w ogóle widzę po przeciwnej stronie też flagę. I tak, ja tutaj akurat celowo sobie wróciłam. Mamy w ogóle tutaj jakąś taśmę. Clint, we're going to nab the guys at the exit from the upper swamp. On their way back, we managed to sneak up on them. I found your comrades' tracks in the swamp. They were attacked by bandits connected to Clint. But some shrimps nearby started a racket and broke our cover. Them fuckers opened fire, killed two of my boys dead. Then we dropped one of them. I'll try to, Ed. Sam out. But you shouldn't have told us they were complete pushovers. That shit got my guys killed. The rest of them are on the run. But we'll catch them soon enough. We're traveling light. I'll make another recording when we're done. Dobra. Właśnie, po to się tu wróciłam, ponieważ właśnie dowiedziałam się, że to tutaj są ślady załogi naszego kapitana Eda, których ja po prostu no, nie znalazłam wcześniej, a no, nawet nie wiedziałam, że tu są. Znaczy głównie dlatego, że zobaczyłam, że tutaj jest wyjście jeszcze jedno, z którego oczywiście wcześniej nie zauważyłam, bo po jakiego grzyba ja bym miała coś takiego zauważyć, że tutaj jest jeszcze jedno przejście w tym kierunku. Super. Dobra, wobec tego przechadzamy się, o, powiedzmy, że jakoś w ten sposób. W ogóle, czekajcie chwilkę, bym sobie, a nie mam amunicji zapalającej, no dobra, to w takim razie nieważne. Grzyba biorę, od co? I idziemy tą ścieżką. Nie wiem, gdzie jesteś, typie, ale mi się to nie podoba. I sobie szukamy właśnie stąd mniej więcej. Po prostu nie patrzyłam sobie, żeby nie było, gdzie dokładnie jest ta załoga, ale właśnie taką podpowiedź terenową sobie po prostu znalazłam. Więc mam nadzieję, że ich znajdziemy dalej samodzielnie. Second of Ed's friends. I should look for his XO. Mamy tutaj, widzą, taśmę kolejną. These fuckers got our boss! Well, one of them did the torpedo guy! Complete wacko! Said he was giving up on them, blew himself and the boss up with a grenade! The XO is still on the run, the boys are after him! Clem, I know you need the fuckers alive, but we lose all respect if we don't kill the last of the bastards for taking out our boss! He'll bring you the corpses and shit, but we're not taking any alive, that's for sure! Guys! Leave everything! We'll pick it up on our way back! We have to cut the last fucker for the boss! Okej. Tutaj jest w ogóle goły kościotrup, Chryste Panie. Wystrzeliłam tam dwa całe pociski, ale w każdym razie... Siema, typie. Chcesz się odwrócić, co? No i fajnie. Przepraszam, idzie się. Dobra, na szczęście nie ten.
Na szczęście mi nie przeszkodził w przejściu, a o to mi chodziło mniej więcej. Mniej więcej? Kurczę, o to właśnie mi chodziło. Dobra, idziemy dalej tędy. Kolejny kościół. Nie płocha. Tutaj widzę, jest jakiś silos pseudo wyżej troszeczkę. Ale jak ja się tam mam dostać? Tutaj patrzcie, że jest coś takiego. Tylko właśnie, jak tu pójść? No tędy to niespecjalnie. Ciula widzę generalnie, bo jest tak ciemno. W sensie nie jest tak ciemno, po prostu tutaj jest bardzo przyjemnie. Nie ma co... A, tu mogę przejść. Dobra, to wiele wyjaśnia. Cudownie. Ała! No i fajnie, pasuje mi. Tutaj kolejny kościotrupek. Znowu widzę, że... Dobra, tutaj nic, nie dam rady przejść, o to bardziej mi chodziło. Czy tutaj ktoś coś? Nie, no tutaj to raczej się zanurzę. Widzę, że tutaj mam możliwość wejścia troszeczkę wyżej. Są ludzie. Tu gdzieś właśnie wyjdą sobie wyżej. Widzę, że tutaj mogę sobie pograć na właśnie harmonijce, ale po jakiego grzyba mi to w tej chwili. Nie, tam sam poradzimy sobie. A, tu jest drabina jakaś. No dobra, faktycznie. Ślepota nie boli, a ślepa ja jestem, to widać, słuchać i czuć. Edward, I lost everyone. The fuel rods were right where you said they'd be, but... The bandits ambushed us in the swamp. Don't think they know about the bunker. Wanted to take us alive. We didn't let them. Valodia died right there. Alex and I fell back through the flotsam islets. We were both hit. Alex fell back. Then I heard the explosion. I managed to lead the last of them into a mutant lair and keep them pinned down there. I had a clear shot. I think the mutants got the ones I didn't. We did all we could. Now it's your turn. So long and good luck, Captain. I'm very sorry, Ed. Your comrades are dead. I found the XO's audio log. The fuel rods are where you thought they'd be. They died in the line of duty. Rest in peace, brothers. Thank you, Sam. Proceed according to initial plan. I'm ready to move out. Roger that, Ed. Proceeding as planned. No. Ja właśnie na wszelki wypadek chciałam sobie sprawdzić, gdzie jest ta załoga, bo na bank nie chciałam tego ominąć, a ja coś czułam, że mi się uda, bo jestem zdolna. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy to wiemy. W sensie może nie wszyscy, ale... O, widzę, że tutaj mnie wywala. No spoko, tam gdzie de facto zaczęłam tą mini podróż. Okej, wobec tego ponownie za stery mojej łódki i tym razem sobie przejedziemy od innej strony. Od drugiej. Bardziej właśnie w tym kierunku? Nie wiem. Ciężko się tutaj nawigować jednak z uwagi na te bagna. Nie no, tędy to ja chyba przejechałam, nie? Wcześniej też. Może nie? Gdzie ja jestem? Tu mnie nie było. To jedźmy tam. Bo ja tutaj normalnie zaraz wjadę tutaj w tego w gałąź, która tutaj jest z flagą jako mąż. A, apteka, tak? Jakaś prawdopodobnie. Wędkarz. Yes, I have. How about the one when the submariners, when they still used to sail, met a mutant 7 times larger than their sub? That one I know even better than you.
My second cousin's best man used to sell moonshine to their sonar operator. That guy told him that the thing they saw was no mutant, but a floating city of extraterrestrial lizard men. And those lizard men wanted to erase us all. Ciekawe historie sobie opowiadacie, panowie. They wanted to. But as soon as they got the target lock, the president appeared on all of their screens, all official-like, just like before the war. So he appeared and said, "Don't you dare open fire on our strategic partners." And the sub just turned big all by itself. That's how they found out that the president was a lizard man all along. Wow! Yes, that's how it goes. Nie sądziłam, że w trakcie apokalipsy spotkamy ten a propos teorii spiskowych. Dobra, chodźmy. Dzień dobry. O Jezu! Jezus Maria, to ja tutaj w pokoju. Ała! To ja tu w pokoju przyszłam, a wy co? Jezus Maria, wyklej, zaklejże tą dziurę. Jezusie, przenajświętszy. Ja myślałam, że normalnie tutaj państwo ten w pokoju. Pokój, miłość, te sprawy, ale nie. Nie lubią mnie. Sami mówili, że pierwsi nie strzelają bez pytania i w ogóle bez żadnego słowa tutaj. Takie rzeczy. No skłamali. Kłamali! Dziady jedne. To ja tutaj właśnie chciałam przyjść się zapytać, powiedzieć dzień dobry. Ale nie dostałam z tego, co widziałam, ujemnych punktów moralności, więc chociaż tyle. Zgaśmy świeczkę. A co tam? Czy coś tutaj jeszcze jest dla mnie? W sumie nie wiem. Troszeczkę się czuję nieopanowana przez to, co się wydarzyło. Teraz tutaj. Tak, odrobinkę. Mamy modyfikację. Aha, tutaj widzę, że mamy możliwość przejścia i zdobyłam to chyba, co miałam zdobyć. No to mi się przykro zrobiło, szczerze powiem. Jeszcze mi schodzi tlen. No przykro mi się zrobiło, no jakby to nie było na moim celu, z moim celem to nie było, o, nie miałam tego na celu, w ten sposób się mówi. W ogóle chciałam jeszcze sprawdzić, co jest z tej strony łodzi, no ale cóż, no wydarzyło się, bywa też tak, co nie? Czy ja mogę na przykład, nie ma to jak manekin na dziobie, no ładnie, po prostu, no ładnie. Dobra, weź, że przechodź. Tu patrzyłam, tu mnie nie było jeszcze. Jest jakaś notatka. Dziennik Kity. Czyli te skurwiele w końcu pozbyły się sierożki. Kiedy Nohal zrobił awanturę i oskarżył go o kradzież skrzyni z amunicją, szef sprawiał wrażenie, jakby się spodziewał tej wiadomości. Bez chwili zastanowienia wygnał sierożkę na bagno, a niedługo potem znalazłem pod pryczą Nohala rzeczoną skrzynię. Nawet się nie postaraliby to zataić. Sieroża miał rację. Trzeba było ruszyć w drogę już latem. W każdym razie Nohal już leży w piachu. Twardy był z niego skurwiel, więc łatwo nie było. Zdołał mnie nawet dziabnąć swoim kozikiem. Niezbyt głęboko, ale i tak muszę się połatać. Odpocznę tu chwilę i ruszę na bagna do kryjówki sieroży. Wiele razy uratował mnie z tarapatów, więc teraz pora się odwdzięczyć. Jeśli nie pożre nas pierdolony seraf, powinno się udać. A niech nas i dopadnie. Wolę to nie spędzić kolejny dzień z tymi stradzieckimi kurwami. Oracza. Dobra, czy coś tutaj jest dla mnie intrygującego, w sensie oprócz ognia, który sprawia, że widzę mniej nawet niż bym się spodziewała widzieć? A mój Boże, to jest normalnie ten. Melodia. Ja tak patrzę, kurczę, co ja tam wejdę, czekaj. W ogóle podoba mi się to, że jest ostrzeżenie o niebezpieczeństwie biologicznym w wychodku, na wychodku. Wiecie, o co chodzi. No przydałby mi się warsztat. Chciałabym sobie tą maskę naprawić. Coś tu mogę wziąć? No niespecjalnie. Dobra, to wracam się chyba do łodzi. Nie, o to mi chodziło? Chodziło mi o warsztat.
bo wydaje mi się właśnie, że filtry powinnam sobie dorobić jednak, pomimo tego, że niestety nie zyskuję na tym za wiele, to jednak wydaje mi się właśnie, że powinnam sobie dorobić. W sensie nie zyskuję. Tracę na tym sporo zasobów, bo to jest prawda, tracę na tym sporo zasobów. Dobra, tutaj widzę, że sobie odkryłam. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym mnie nie było. Tylko, że w tym celu bym musiała... Czekajcie, tutaj jak jestem, to kieruję się jakby w dół. Czyli musiałabym zawrócić i pojechać w lewo. Jeśli dobrze rozumiem. W takim razie się chyba zawracamy, albo próbujemy chociaż. Dubi dubi duba. Ja nie wiem, gdzie wyjechać, wyjść z tego miejsca, gdzie jest mgła. Tak mniej więcej przynajmniej. I tak wzdłuż lewej jakoś, tak? No tak, tutaj będzie trzeba skoczyć w lewo. Dobra. To się kierujemy wobec tego w jakieś inne miejsca, co tu już byłam parę razy. Lewo! Ajajaj. Dobra, wobec tego. W dobrą stronę płynę? Nie do końca. Rozumiem. Jakoś tam powinnam jeszcze płynąć, ale to nieważne. Aha, jestem z tej strony, tak? No dobra. To w takim razie się przejedziemy teraz w tym kierunku. Nie ma chyba miejsca na wyjście, tak mi się wydaje. Tu jest wabik. To jest interesujące. Dobra, tego dopaść. Wabik. Haha! Kurka wodna. Przede mną się nie ukryje żaden wabik. Normalnie. Dobra, weźmy sobie, zapiszmy. Ja bym chciała zobaczyć, co tam jest. Aż radę, tak, aż zakręcić, dało radę tak zakręcić. A czy ja przypadkiem ten nie przejeżdżałam? Jak jechałam w ogóle tutaj? No, na to wygląda. Dobra. A, czekajcie, nie, klika mi tutaj, że właśnie jest jakieś ulepszenie. Może bym sobie zobaczyła miarę możliwości. Ta, pamiętam to, faktycznie, ja tutaj nie zdobyłam czegoś. Było coś takiego, że nie zdobyłam czegoś faktycznie. Tak, profesjonalnie, profesjonalna żegluga tylko u mnie. Dobra, wejdź stąd. Cholera jasna, chciałam przeskoczyć. Nie zadziałał mi skok. To było smutne. Teraz. Pięknie. A, tu jest w ogóle notatka. Liścik od szefa. Daję wam, idioci, ostatnią szansę na odkupienie win. Macie usmażyć robale, które wpierdoliły dostawę. Weźcie tankowiec, jeśli trzeba, oblejecie wszystko benzyną i wtedy ją podpalicie. Mam nadzieję, że nawet takie imbecyle jakby potrafią wykonać dwa punkty planu bez pomieszania kolejności. Nie właśnie się wracać, dopóki nie pozbędziecie się tych śmierdzieli. No ładnie. W sensie, ja tutaj pamiętam, że wykorzystałam tą benzynę, ale... nie! Chciałam tu spać. Gdzie mnie wywaliło? Aha, tutaj gdzieś. No dobra. Pasuje mi to. Nie zauważyłam w ogóle wcześniej tej tej notatki, więc w sumie cieszę się, że się wróciłam. Niechcący. Kompletnie. Wyszło kompletnie niechcący, ale wyszło dobrze. Albo kompletnie niechcący się wróciłam, ale wyszło dobrze. O, może w ten sposób też. Dobra, gdzie? Tutaj gdzieś, tak? Przy tym... widzicie. Dobrze. A ja oczywiście nie zauważyłam, bo po co bym miała zauważyć, co? Dobra, to w takim razie już sobie schodzimy na dół. Czy ja dam radę tędy zeskoczyć po prostu? Dobra, dało radę. I to nawet bez bólu większego. To mnie to cieszy. Wobec tego poproszę z powrotem do łodzi. Teraz w którym kierunku ja powinnam się udać? W teorii mogę po prostu tutaj sobie wyjechać i... Nie, wróć, bo tutaj są właśnie te krzaki. Ja nie bez powodu przecież tędy jechałam jakoś przez to. Dobra, to weź obkręć. I przejedziemy znowu przez to po prostu. Co to szkodzi? Co nie? Dobra.
Szkoda, że nie zauważyłam wcześniej tej przynęty, szczerze mówiąc. To mnie bardziej ciekawi właśnie. Cóż, bywa. Wobec tego właśnie się kierujemy przed siebie. Jej. Chyba będzie lepiej, jak będę się trzymała właśnie lewej. Wydaje mi się, chyba to będzie najszybsza droga. Chociaż w gruncie rzeczy nie mam pojęcia, zobaczymy jeszcze. W każdym razie w końcu wyjadę z tej mgły. A w sumie mam kompas, hehe. Też opcja. Tu jesteśmy z tej strony. Od tej strony, gdzie są te silosy. Tutaj skręcać nie chcemy. No po prostu sobie jedziemy. Hejho, hejho. Sobie by się jechało. Bez sprawy. Kiedy ja wyjadę z tej mgły? W sensie ja wiem, że już niedaleko, ale... Ja chcę wyjechać z tej mgły. Czy ja tu byłam? Czy coś tutaj w ogóle jest? Nie, niespecjalnie, rozumiem. Szkoda. Nie, to po prostu film mi zszedł z ekranu na chwilę. Nie myślałam, że już dojechaliśmy, ale nie. Ale prawie dojechaliśmy, tutaj jest wyjście. Tak. No i fajno. Aha! Patrzcie, jak miło się nagle jasno zrobiło. To dopiero jest cudowne. Prawda? Papa mgło. Dziadowska. Dobra, pędzimy wobec tego do warsztatu, który jest tutaj i dopiero teraz się będziemy kierować no do przodu w gruncie rzeczy. Ja się cieszę, że ostatecznie się stwierdziłam, że się cofnę, bo jednak wyszło mi to na dobre, powiedzmy sobie szczerze. Rozbierzemy sobie trochę tego, rozbierzemy sobie wabika. Хорошо, dokładnie. Wyczyścimy, nie wyczyścimy sobie broni. Czy ja mam coś w ogóle tutaj nowego? Chyba nie. Dobra, za to mogę sobie naprawić, co mnie cieszy. Nic w zasadzie nowego nie mam, szkoda. Ale przynajmniej maska jest naprawiona. To jednak można się cieszyć z tego małego sukcesu. Dobra, w takim razie... Nie wiem. Mam się chyba tam jakoś kierować, żeby znaleźć te... Całe, jak to się nazywa? Kombinezony, tak? Które mi są potrzebne, żeby zdobyć paliwo. Proszę na mnie nie warczeć. Nie życzę sobie. Coś tutaj? Nie. Nic tutaj. Po co? Tu są w ogóle jakieś budynki. Co ja tędy... Niewidzialna ściana! Moim pytaniem było, co ja tędy przejść nie mogę? Tutaj też jest niewidzialna ściana. Aleluja, normalnie. Hurra, te sprawy. Niewiele tutaj widzę. Jest tutaj w zasadzie tylko... Właśnie ten strażacki. Tutaj są jakieś takie małe mutanciki. Które mi nie powinny za wiele zrobić. A jestem ciekawa, co właśnie jest z tej strony jeszcze. Bo tak... Ja lubię zwiedzać, powinniście już to wiedzieć. Ej. Nie pika mi na obecność min, co jest miłe. Czy ja mogę grzyba zebrać? No nie mogę, szkoda. Jest jakiś tutaj, widzę, miejsce do normalnie grania na harmonijce. I coś do zdobycia, to dobrze. Trochę chemikaliów. Leki jakieś. Pytanie. To będą mutanty, czy bandyci? To jest dobre pytanie w gruncie rzeczy. Po dźwiękach wnoszę, że chyba raczej mutanty. Trochę tam nie chcę wchodzić w gruncie rzeczy. Te dźwięki mnie zniechęcają. Ale co tam? Aha, to jest zwykła lampa, szczerze mówiąc. Myślałam przez chwilę, że to jakiś inny obiekt ciekawy jest. Ale nie... Patrzcie wy go, jak sobie siedzi. To wszystkie będą tak przywiązane? Zapiszmy sobie jeszcze raz. A widzicie! Tam są normalnie ci. Czekajcie chwilkę, chcę coś zobaczyć. Dzień dobry! It's a me! Sam!
Dobra, chciałam właśnie tyle zobaczyć. I sobie wczytamy wobec tego. Tak, chciałam zobaczyć, czy będą do mnie sami strzelać. No, chciałam to zobaczyć właśnie. Przetestować te sprawy. Dobra, w takim razie by się wypadało schować, chociażby za samochodem jakimś. I tak, tu jest jeden typ. Dlaczego wy tak mnie bardzo nieładnie nazywacie? Mam łapać kulkę, tak? O, teraz. Jej. Są tam kolejni. Dobrze wiedzieć. Panie, czy ty możesz się zamknąć? Dziękuję serdecznie. Nie no, są jeszcze jacyś, to jest pewne, ale... Okej, okay, dało mi zapisać, co oznacza, że chyba chwilowo mnie zostawiają. Ulepszenie, okej. Dobra. Moja broń jest cała w błocie. Chryste panie, czy wy to widzicie? Mina jest gdzieś z tamtej strony, z tego co widzę. Chciałam zobaczyć, czy tutaj coś jest. Ale najwyraźniej nie. O, dałam radę zapisać, wow. Gdzieś tutaj jest właśnie mina. Dość blisko, widzę, że gdzieś tutaj chyba? Przepraszam bardzo, zapiszemy sobie tutaj, bo ja coś czuję, że moje profesjonalne zdolności saperskie sprawią, że mnie po prostu wybombi. No proszę. A, widzicie, to tutaj jest ten! Wyrwa! Nie zauważyłam tego wcześniej, muszę przyznać. A, to mnie oznacza, Chryste Panie. Dobra. To w takim razie bierzemy znowu tą broń. Kto tam na mnie klnie? No słucham, no. Jak jesteście tacy mocni, to proszę mi to powiedzieć prosto w profil. To jest z tej strony, jest jakoś... Słyszę kogoś. O kurczę, rozmazało się nagle, nie wiem czy zauważyliście. Mhm, ktoś mnie zauważył chyba. A, tu cię mam, kolego. Goddammit. Siema. Ej! Taktyczny odwrót. Hehe. Przestraszyłam się tego psa. Widzę tam kolejnego mutanta. Jakim ja cudem ze strzelby dałam radę go zabić? Z tak daleka! No, strzelba lepsza niż snajperka, no przysięgam. Dobra. Lepsza normalnie seria z pistoletu, jak już. Okej. O, dobra. Ile ja mam jeszcze? Nie tak wiele, ale przeżyję chyba. Jakim cudem ta broń jest taka ubłocona i jeszcze działa? Uwalona dosłownie. Mogę zapisać, okej. Okay. Cieszy mnie to! Aha, tu tutaj za wejściem, że tak to ujmę. To sobie weźmy. Wyświetla mi tą całą... tą całą tą, jak to się nazywa, na Boga. Tą całą pułapkę.
z materiałami wybuchowymi. Tu sobie troszeczkę pozbieramy rzeczy. Tak odrobinkę. Tak, kogoś usłyszę. Kurde, na serio? Dobra. Jeszcze raz taktyczne wycofanie się. Taktyczny odwrót tak zwany. Zryj to, tak? Czemu wy mnie tak brzydko nazywacie? No ludzie, no. Tak, zdaję sobie sprawę, droga gro, że tutaj jest pułapka. Dziękuję serdecznie. Nie drażnij mnie. Warkoczący dziadzie. Dobra, jestem trochę od innej strony, ale i tak ich nie zobaczę, bo jestem taka ślepa. Właśnie, zauważyłam typa. O, dobra, to się udało. No tak, ten nie żyje. A kto umarł? Ała, ten nie żyje. Ty, typie, ty. Nie widzę nikogo. Kurna raz, serio? Skąd wy strzelacie? No, pokaż się. Pokaż, skąd strzelasz. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, że nam pa. Idę w tym kierunku. No serio? Dobra, teraz. Ulepszenie mi wykrywa. No ładnie. Mogę przejść właśnie tędy w gruncie rzeczy. Chociaż sobie, bo ja to gaszę, kurka wodna, zaraz tutaj będę się znowu przechadzała. Jak tylko ich tutaj wszystkich załatwię. W końcu się uda. 33 minuty odcinka. Dużo. Mogę się wrócić do warsztatu w gruncie rzeczy i wyczyścić bronię. No siema. Kurna raz, serio? No przysięgam. No, to ładnie wyszło. Wszyscy? Trochę tak to wygląda, jakby to byli wszyscy. Szczerze mówiąc, więc sobie pochodzę. No. Wyłączone, to mnie cieszy. Aha, tu jest ten dziad. Okej, okay, jeszcze sobie wezmę w takim razie. No przykro mi, piesku. Jezusie, przenajświętszy, jaka rozwarta szczęka. Biedaczek mały. No ale cóż, co poradzę? Zostałam do tego zmuszona. Przez normalnie te, jak to się nazywa? Przez te okoliczności. Zostałam zmuszona do takich działań. Dobra, teraz mi nic nie wykrywa, widzę. Tutaj gościa zostawiłam. Jakiegoś. Co mi wykrywa, no? Aha, na chwilę obecną nic. A jak stanę tutaj, to też nic, okej. Aha. Dobra, pobiegamy sobie tutaj jakoś. Zobaczymy, czy właśnie ja coś znajdę intrygującego jeszcze. Czy się pewnie tak? Ale... Ajajaj. Dobra, tu jest jeszcze jakaś brońka. No spoko. To był jeden typ w ogóle, ale on chyba się zdematerializował. Coś jest tutaj do znalezienia? Fajnie.
Trochę sprzętu, trochę amunicji. Do broni, z której nie korzystam, więc amunicja mi się nie przyda, a mi kurczę kabel pod myszkę wpadł. Aleluja, kocham to, kabel od słuchawek pod myszką mieć. Dobra, znowu na dół się kierujemy. Dobra. Może tutaj gdzieś spadł ten typ? Nie, po prostu się chyba zdematerializował jednak. Dobra. Natomiast ja bym się na chwilę obecną jeszcze wróciła na szybko właśnie do warsztatu, który mamy gdzieś tam. Skoro jest gdzieś blisko, tutaj mamy ten warsztat, cholera. A, tam mnie jeszcze nie było, ale pewnie też będę miała niewidzialną ścianę. Chociaż można sprawdzić zawsze. I sobie wyczyścimy bronię na szybko, bo tak. Mogę sobie jeszcze dorobić apteczkę. To sobie mogą rozebrać. Marnie jest tą chemiczną normalnie. Z tymi zapasami chemicznymi, ale da rada chyba, tak mi się wydaje. Okej. Dobra, dało radę ze wszystkim normalnie. Cieszy mnie to. I tutaj niczego nie potrzebuję de facto, okej. No i super. Po prostu. Okej, czy z tej strony będzie coś, czy... O, to jest ściana niewidzialna. Stawiam na to drugie. No, tutaj nic nie ma zwyczajnie. Dobra, wobec tego, kierujemy się jeszcze tutaj. Czy ja dam radę tutaj wejść jakoś? Niebezpieczeństwo? Tak, niebezpieczeństwo mnie wyświetla. Jest tutaj pewnie jeszcze jedna pułapka, zakładałabym. Danger, get out. Tak, jest pułapka, dobra. Już ją widzę. Okej, gdzie jest granat? Tutaj jest granat. Dumb beast. Widzę, że tutaj też jest pułapka zastawiona, okej. Tak swoją drogą nie wzięłam granatu z tamtej pułapki jeszcze. No dobra. Wobec tego. Myślę, że w tym momencie sobie moi mili zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!